Cześć dzieciaki! Jak Wam się podobają dzieje apostolskie? Mnie bardzo. Ciekawe są, naprawdę. Dzisiaj zapraszam Was do fragmentu, który już razem czytaliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to było chyba w Wielkim Poście. Czytaliśmy sobie fragment, właśnie ten dokładnie, który dzisiaj powtarzamy, o uzdrowieniu chromego. Wtedy mówiłam Wam o tym, żebyście były czujne, żebyście byli czujni, ponieważ Pan Jezus może przez nas, Jego uczniów, się posługiwać i czynić cuda. Możemy być przedłużeniem Jego rąk, więc przypominamy sobie dzisiaj o tym. A dzisiaj poznamy ten fragment troszkę dłuższy i spróbujemy sobie znowu narysować taką mapę myśli, żebyśmy mogli tą historię zapamiętać i opowiadać ją innym. Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie 9, wnoszono właśnie pewnego człowieka chromego od urodzenia. Umieszczano go codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby wchodzących do świątyni prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. Lecz Piotr, przypatrzywszy się mu wraz z Janem, powiedział: spójrz na nas. A on patrzył na nich, oczekując od nich jałmużny. Nie mam srebra ani złota, powiedział Piotr, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, a on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga. A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga. A zatem mamy historię o chorym człowieku, który był chromy od urodzenia. Co to znaczy, że był chromy? To znaczy, że nie mógł chodzić. Po prostu miał takie chore nogi, że w ogóle nie mógł chodzić, dlatego musieli go przynosić do świątyni. I on codziennie przychodził do tej świątyni i prosił ludzi o pieniądze, o jałmużnę, czyli o pieniądze. I pewnego dnia spotkał Piotra i Jana. Dlatego możemy sobie zapisać taki pierwszy punkt na naszej mapie. Chory człowiek. Chory od urodzenia. Czyli, że on od kiedy się urodził, był chory. Drugi punkcik. Codziennie był w świątyni. Czyli on codziennie przychodził, żeby prosić ludzi o pieniądze. Prosił o jałmużnę. Czyli prosił o pomoc, akurat o pieniądze. Taką pomoc akurat sobie wymyślił, że takiej pomocy potrzebuje. Ale pewnego dnia Piotr i Jan go zaskoczyli. Zatem drugi punkt. Uczniowie Jezusa, Piotr i Jan. Co oni powiedzieli do Niego? Spójrz na nas! Taki pierwszy gest, jaki zrobili w Jego stronę, to odwrócili Jego wzrok od tej jałmużny, poprosili Go, żeby popatrzył na nich. Nie mam pieniędzy, ale mam Jezusa. Piotr powiedział, nie mam pieniędzy, ale co mam, daję Tobie. A co mieli? Jezusa przede wszystkim. Dlatego pewnie chcieli, żeby na nich popatrzył, bo mieli nadzieję, że zobaczą że zobaczy Jezusa. I dokonali cudu uzdrowienia w imię Jezusa. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka chodź. Pan Jezus przez ręce Piotra i Jana uzdrowił tego człowieka, który od zawsze był chory. I trzeci punkcik. Radość i wspólnota. Co się wydarzyło po tym wydarzeniu? Zerwał się ten chromy i stanął na nogi. Wyzdrowiał. A potem wszedł z nimi do świątyni, skacząc i wielbiąc Boga. Dokonał się cud uzdrowienia. W tym człowieku, który był chory, wybuchła radość i dołączył do Piotra i Jana, wszedł z nimi do świątyni i wielbił Boga. Tak się właśnie dzieje, kiedy Pan Bóg dokonuje przez nas cudów. Ludzie się cieszą, zaczynają wierzyć często w Boga, wchodzą do świątyni i wielbią Go, dziękują, mówią: Boże, dziękuję Ci, że zmieniłeś moje życie. I tak się też wydarzyło właśnie w tej historii. Wybrane zdanie przeze mnie, jakie Wam proponuję, ale Wy możecie wybrać sobie własne. Nie mam srebra ani złota, powiedział Piotr, ale co mam, to Ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka chodź. Mamy piękną historię o uzdrowieniu przez ręce uczniów Jezusa. Ja Wam bardzo mocno tego życzę, żeby Wasze życie było tak pełne Jezusa, żeby On mógł przez Was czynić cuda i żebyście mogli widzieć ludzi, którzy się nawracają i którzy wielbią Boga. Zachęcam Was, żebyście napisały w komentarzu właśnie to wybrane zdanie z dzisiejszego fragmentu Dziejów Apostolskich i nie zapomnijcie o hashtag Moja Biblia.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pozdrawiam Was, miejcie cudowne wakacje i zachęcam, wracajcie do Dziejów Apostolskich. Pozdrawiam Was, pa!